Dzisiaj miała miejsce premiera publikacji Mały Kolbert Niezbędnik, część pierwsza Wielkopolska. Mieliśmy niezwykłą okazję po raz pierwszy zobaczyć niezbędnik Małego Kolberga w edycji na Wielkopolskę, to jego pierwsza część. Premiera niezbędnika odbyła się w Zbąszyniu, w Bibliotece Publicznej, dlatego że jesteśmy placówką zaprzyjaźnioną z organizatorami tego przedsięwzięcia. To jest książka z płytą CD z muzyką tradycyjną, do zabaw dla dzieci. I z tej książki i z tej płyty mogą korzystać nauczyciele, mogą korzystać wszystkie osoby pracujące z małymi dziećmi, a mogą korzystać też same dzieci. Szczerze, że w każdej ze szkół powinna się odbyć lekcja z wykorzystaniem tej płyty. I to ciekawa rzecz jest, bo to jest pierwsza taka książeczka, która zawiera płytę z muzyką, ale również te kody OCR, które pozwolą wyświetlić na bieżąco właśnie choreografię, nauczyć się tych tańców, które są na płycie. Fajna rzecz, bo to takie połączenie tego, co było, z nowoczesną technologią. Myślę, że to zainteresuje to również samych nauczycieli i dzieci. Będzie to można na żywo zobaczyć, niekoniecznie musi ktoś pokazywać. Na dzisiejszą premierę zaprosiliśmy edukatorów, nauczycieli z naszej gminy, całego regionu Kozła, a także z powiatu nowotomyskiego. Odpowiedzieli nam pozytywnie nauczyciele z naszej gminy, także z zaprzyjaźnionej biblioteki z Nowego Tomyśla. Mam nadzieję, że ten niezbędnik trafi do wszystkich szkół regionu Kozła, ponieważ jest świetnym narzędziem do edukacji dzieci. Zbąszyń był pierwszym miejscem, gdzie nagrywałem i mam duży sentyment do tego miejsca i bardzo mi przyjemnie, że mogliśmy tutaj zrobić pierwsze z serii spotkań premierowych.